Ja tu ogłaszam się wolny i nikt ducha mego skrępować nie zdoła. Nikt! Wyobraźmy sobie, że układamy puzzle, takie duże, na kilka tysięcy kawałków. Do pudełka ktoś wsypał nam kilka egzemplarzy tego samego puzzla, każdy z nich jest niekompletny, ale niektóre kawałki powtarzają się w kilku albo nawet kilkunastu egzemplarzach, więc jest szansa, że ten obrazek jakoś się poskłada. Niestety na pudełku brakuje obrazka, w związku z czym musimy go układać w ciemno. Żeby było jeszcze trudniej, ktoś dosypał nam tam kilka garści elementów z zupełnie innych obrazków. Powodzenia z układaniem. Ale właśnie tak mniej więcej wyglądała praca nad rekonstrukcją filmu Sztandar Wolności. Spośród wszystkich przedwojennych polskich filmów Sztandar Wolności jest tym, który dotrwał do naszych czasów w największej liczbie kopii. Mamy ich ponad 20. Każda z nich jest niekompletna, właściwie większość z nich są to tylko fragmenty filmu. Jedynie dwie z nich są w miarę pełne, ale i one są dość mocno wybrakowane. Jednak przy tak dużej ilości materiału była szansa na to, że ten film uda się złożyć w 100%. Pierwszym etapem prac było dokładne przejrzenie tych wszystkich zachowanych taśm i wytypowanie z nich tych, które będą przydatne do dalszych etapów pracy, czyli takich, które zawierają coś, czego brakuje we wszystkich innych. Po wstępnej selekcji wytypowaliśmy 15 takich kopii. Było to 45 rolek taśmy filmowej, czyli blisko 8 godzin materiału filmowego. To dość dużo jak na 1,5-godzinny film. Następnym krokiem było poddanie tych wszystkich wytypowanych materiałów konserwacji, ich przygotowanie do skanowania, a także zeskanowanie. Skanowanie taśm rozpoczęło się wiosną 2018 roku. Już we wrześniu mieliśmy zeskanowane wszystkie materiały i gotową ich synchronizację. Synchronizacja umożliwia nam zestawienie wszystkich kopii w jedną, jak najpełniejszą wersję filmu, a także porównanie ich stanu zachowania i wytypowania tych fragmentów, które dotrwały do nas w najlepszym stanie, zarówno jeśli chodzi o obraz, jak i o dźwięk. Na tym etapie wytypowaliśmy te kopie, które były dla nas podstawą prac rekonstruktorskich, zarówno dla obrazu, jak i dla dźwięku. I nie zawsze były to te same materiały, ponieważ zdarzało się tak, że w jakiejś kopii obraz zachowany był w dobrym stanie, natomiast bardzo mocno zniszczona była ścieżka dźwiękowa. Z kolei w innych kopiach, gdzie obraz był mocno porysowany i wybrakowany, dźwięk zachował się w dużo lepszym stanie. Także w efekcie w niektórych fragmentach filmu inna była podstawa rekonstrukcji obrazu, a z innego materiału czerpaliśmy dźwięk. Wojsk polskich? Każdy widz zapewne domyśla się, że cyfrowa rekonstrukcja filmu polega na restauracji obrazu i restauracji dźwięku, ale mało kto pamięta, że jest jeszcze trzeci element, bardzo istotny w przypadku najstarszych filmów, a mianowicie rekonstrukcja fabuły, czyli zestawienie zachowanych fragmentów filmu w odpowiedniej kolejności i odtworzenie ich pierwotnej ciągłości. Zachowane w naszych zbiorach kopie Sztandaru Wolności pochodzą z różnych lat i z różnych stron świata, więc nawet niespecjalnie byliśmy zaskoczeni, kiedy okazało się, że mamy do czynienia z różnymi wersjami tego filmu. Jedna z wersji, odnaleziona w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, była sporządzona na zamówienie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Różniła się od oryginału m.in. czołówką. W innych kopiach pojawiały się różnice w planszach narracyjnych. Zdarzało się, że pozornie ten sam tekst został nieco inaczej sformułowany i wydrukowany trochę inną czcionką. W takiej sytuacji trzeba było określić, która z tych plansz jest oryginalna, a która jest wtórna, późniejsza. Zachowały się także fragmenty kopii z planszami w języku portugalskim. Przygotowana była zapewne na rynek południowoamerykański, gdzie znajdowały się dość duże skupiska Polonii. W ostatnich latach z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie sprowadziliśmy jeszcze jedną kopię tego filmu. Pod względem obrazu była najlepiej zachowana ze wszystkich materiałów, jakie dotrwały do naszych czasów. Niestety wersja ta została pozbawiona dźwięku. Prawdopodobnie była to kopia przygotowywana z myślą o sporządzeniu wersji z amerykańskim lektorem, ale danych na ten temat niestety nie udało nam się odnaleźć. Dokładne porównywanie ze sobą wszystkich kopii tego filmu pomogło nam także dowiedzieć się co nieco o jego realizacji. Najprawdopodobniej jeszcze do ostatniej chwili były wprowadzane tam pewne zmiany i poprawki. Druga brygada po wyjściu z Karpat walczy w Besarabii. Niemal w całym filmie słyszymy głos lektora dobrze znanego nam z przedwojennych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej, ale w kilku scenach pojawiają się także inne głosy. W warsztatach i fabrykach powstaje nowy, nieśmiertelny wróg
Saratów. Prawdopodobnie już pod koniec realizacji tego filmu pewne momenty trzeba było wymienić. Możliwe, że tamten lektor akurat nie był w tej chwili dostępny i dlatego niektóre kwestie są czytane przez Tadeusza Bocheńskiego, legendarnego spikera Polskiego Radia. Z kolei kilka innych fragmentów czyta Andrzej Bogucki. Delegatem Polski na kongres pokojowy w Wersalu był ówczesny premier Paderewski. W kilku innych momentach pojedyncze słowa lub nazwiska czytane są przez jeszcze innego lektora, niestety nieznanego nam z nazwiska. Liczba spikerów i ta różnorodność głosów pokazuje nam, że najprawdopodobniej zmiany w tym filmie wprowadzane były dosłownie do ostatnich chwil realizacji. Prace nad rekonstrukcją fabuły pozwalają nam nie tylko odtworzyć pierwotny kształt tego filmu, ale także poznać jego niezwykłą historię i późniejsze dzieje. Możemy dzięki temu zaobserwować kolejne etapy życia tego filmu.